Był bardzo trudny mecz. Pierwszy mecz po nowym roku, po dwutygodniowej, prawie trzytygodniowej przerwie. Więc cieszę się, że jest zwycięstwo i to myślę, że w dobrym stylu. Martwi mnie gra falami jeszcze, no ale cały czas jakby staramy się to poprawiać. Cieszę się, że rzuciliśmy ci 80 punktów i zatrzymałyśmy zespół przeciwny na poniżej 60 oka. Początek meczu 18-3 prowadzenie, potem rywal też doskoczył do was, ale tak naprawdę cały czas kontrolowaliście ten mecz. No tak, mówiłam o tym w szatni, że nie możemy sobie pozwalać na to, że naprawdę mamy fajny run, dobrze gramy i gdzieś ta koncentracja ucieka, z czego mógł trafił trzy łatwe trójki i wrócił tak naprawdę do gry. Więc na to sobie nie możemy pozwalać, musi być pełna koncentracja przez całe 40 minut. No cieszy mnie bardzo zwycięstwo, oczywiście. 9-1 bilans po tej pierwszej rundzie. Nie wiadomo, czy będziecie pierwsze, bo GTK jeszcze gra mecz, ale tak naprawdę przechodzicie dalej z dobrym bilansem. Tak, z bardzo dobrym bilansem. Cieszy mnie to bardzo, bo wiem, że w drugiej grupie zespoły mają po 2-3 porażki, więc to stawia nas w bardzo komfortowej sytuacji. No ale to już jakby ten drugi etap, zupełnie inna grupa, inne mecze. Myślę, że bardziej zacięte, także no, przygotowujemy się. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mamy taki bilans, widać, że cały czas robimy progres, do przodu się poruszamy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Muszę przyznać, że te mecze i tak nie były łatwe. To, że te wyniki oscylowały w granicach 30 czy 40 punktów, no ale ja zawsze mówię, że to trzeba wyjść naprawdę i zawalczyć. Mamy pewne założenia przed każdym meczem i jakby plan na każdy zespół, także no, mnie to cieszy, że moje koszykarki realizują to.